Siemacie ludzie, witam was w drugiej części rankingu letniaków na lato. Jest to druga część, czyli kolejna dycha, czyli razem będą dwie dychy. A co leży na podłodze i nie dycha? Dwie dychy. Ha, ha. Żenujący żart prowadzącego na sam początek. Słuchajcie, skorzystałem troszeczkę z waszych propozycji, trochę z moich propozycji z głowy. Trochę pogrzebałem w internecie i kolejną dziesiątkę tych numerów wam przedstawię. I kolejna dziesiątka za tydzień, o ile oczywiście czas nam pozwoli. Więc zacznijmy. I kolejność numerów jest totalnie przypadkowa, tak jak mi przyszło do głowy. Ani alfabetyczna, ani według najstarszych, najmłodszych. Po prostu sobie jest. Zaczynamy od numeru warszawskiego deszczu, gdzie tamte dziewczyny z płyty Prawdę Powiedziawszy. Oczywiście numer raz i td. W letniej otoczce na klipie, ale także na bardzo letnim bicie rapują i dywagują, gdzie podziały się dziewczyny z tamtych lat, czyli z lat ich młodości. Co się stało z nimi wszystkimi? Gdzie się podziały te wszystkie dziewczyny? Co wszyscy robili na ich widok? Wow, wow, pytam się, gdzie one są. Kolejny numer na tej liście ode mnie to Grubson i Wakacje. Gościnnie jest Bunio oraz Bu, oczywiście, metrowy numer z albumu Coś Więcej Niż Muzyka. Bardzo długi intro tego klipu jest swoją drogą. Pamiętam, jak on wyszedł, aż byłem zdziwiony. 3 minuty intra do klipu. Co, klimat bardzo mocno wakacyjny, kawałek typowo właśnie na te wakacje, które trzymają się już za 2 tygodnie. Jeżeli jesteście gibusami, bądź licbazą, albo podstawową, ale raczej nic sposobu, kim to nie ogląda. Bo jeżeli jesteście studentami, to właśnie płaczecie w poduszce, bo nie znaliście sesji, ale chuj, będzie kampania wrześniowa. Także grubsze wakacje. Są wakacje, kochani, bez piny luźno. Bawcie się z nami, zanim będzie za późno. Lato z parkami, kurek nad wodą w lesie. Bawcie się z nami. Kolejny numer to Eldo i Miasto Słońca z albumu Chi. Ogólnie album Chi jest bardzo mocno, ma letni klimat podróżniczy, taki globtroterski, ale akurat postanowiłem wybrać ten numer Miasto Słońca. Oczywiście Eldo jest naszym przewodnikiem miejskim, że tak powiem, po mieście i w upalnym letnim słońcu przechadzamy się z nim po uliczkach. Chodź, pokażę ci kolor mego szczęścia. Dziś pod palącym słońcem śródmieścia my zbudujemy piramidę z marzeń. Otwórz oczy na świat. Kolejny numer, chyba najstarszy na tej liście tak naprawdę. Numer Beat Squadu, Familia Kuzyni. Naprawdę oldschoolowy numer z oldschoolowym teledyskiem. Wszystko na pomarańczowo tam jest w tym klipie. Ogólnie kolor pomarańczowy jest domeną taką tych klipów letniaków, czy to jest Zipera, Bez Ciśnień, czy właśnie Beat Squad, Familia Kuzyni, czy kilka innych numerów, taka mocna sepia właśnie zawsze na ekran wjeżdża. Swoją drogą miałem dać tutaj numer, dla mnie ma Styla, ale popłakałem się przy jego odsłuchu dzisiaj i być może wyjdzie za tydzień, ale dzisiaj nie byłem w stanie go tutaj umieścić, on się tutaj naprawdę ze śmiechu po prostu poryczał. Dla wszystkich kuzynów, którzy z nami są i będą, bo wy wszyscy dobrze wiecie, że na to zasługujecie, za całodzienny relaks i przedtem i teraz. Kolejny numer na liście to Zipera, Bez Ciśnień, z gościnnym udziałem Dragon Davy i Toma. Numer, który był na tak ciężkiej rotacji w telewizji, że sobie tego nie wyobrażacie. Ja jako nastolatek widziałem go kilkukrotnie w ciągu jednego dnia i naprawdę nie schodził on z Vivy, MTV, a następnie For Funu przez kilka ładnych lat. Jest to obowiązkowy letniak melanżowy, także sprawdźcie to. Kolejny numer, i on może być jeszcze starszy niż ten numer Beat Squadu tak naprawdę, dopiero teraz zauważyłem, że mam tutaj na swoim mini telebimie, czyli Dźwięki Stereo, Stereofonii z albumu DJ 600V, produkcja Hip Hop. Bardzo, bardzo chilloutowy beat, numer jest uber klasykiem. Część osób, które tutaj oglądają, mogą tego numeru nie znać, więc wam polecam ten numer i naprawdę chillujcie sobie przy nim w letnie popołudnie wieczorem. Co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. Kolejny numer na tej liście to Red i Spinacz. Ogólnie oni mają tyle takich chillautowych kawałków, że nie wiedziałem aż czego wybrać, ale wybrałem numer wczoraj z albumu 7 rano. Bardzo fajny teledysk, bardzo, bardzo, bardzo chilloutowy klimat. Sprawdźcie sobie ten teledysk, przypomnijcie sobie, jak kiedyś nawijali ci dwaj panowie. Spinacz cały czas nawija, jakby co. Red też, ale troszeczkę numer to Molesta z albumu Molesta i Kumple. Wszystko dobrze, chłopaki jeżdżą sobie na rowerach właśnie w słońcu, boombox przewiesiony przez ramię i niezły chilloutowy wakacyjny klimat. Album Molesta i Kumple to na ten moment niestety ostatni album Molesty. Czy może coś nagrają w przyszłości? Tego nie wiemy, ale raczej bym się tego niestety nie spodziewał. To jest umo, definicją, wszystko okej, tak dopóki tu są gramofony, mikrofony, tego tu chcą, moi ludzie są. Ostatni numer z drugiej dziesiątki, czyli
numer powiedzmy 18, jakbyśmy liczyli od początku, albo drugi, jakbyśmy liczyli od tyłu, to Analogia daje rytm z płyty Esencja Czysta, wydany album Wielki Mioł w roku 2004 i właśnie też w tym klipie pojawia się ten filtr pomarańczowy na ekranie. Panowie z Nadmorza zafundowali nam bardzo fajny wakacyjny kawałek. Wielu z was może tego nie znać, więc sprawdźcie to. Ciągle nie mówię jak żyć, nikogo nie nauczam, tylko daję rytm. Ciągle nie mówię jak żyć, nikogo nie nauczam, tylko daję rytm. Ostatni numer na tej liście to Borikson i Kajmam z albumu Semtex, album bardzo mocno zapomniany, polecam go, jest dosyć mały kwotach do nabycia w sklepach muzycznych i w internecie, mam gdzieś tutaj na półce u góry. Album Semtex, numer Melange, bo wiadomo, jeden melanżowy kawałek w wykonaniu ekipy Zipery to mało, więc teraz dodaję wam drugi. Naprawdę to jest kawał dobrej roboty wykonany przez dwóch raperów, trochę szkoda, że się tam poprztykali i że tylko ukazał się jeden Semtex, ale sprawdźcie zarówno numer, jak i płytę. Ajajajajaj, te melanże, szybkie, szybki, no. Ajajajajaj, te melanże, coś ziomuś, nie nadążasz. Okej, słuchajcie, to było na tyle, jeżeli chodzi o drugą dziesiątkę z numerów na lato, letniaków, wakacyjnych, jak zwał, tak zwał. Oczywiście wypiszę swoje propozycje pod tym, że odcinkiem oraz na Facebooku jest osobny post, na Rap Gadaninie, mojej grupie facebookowej jest osobny post, tam to piszcie, tylko bierzcie pod uwagę, że był pierwszy odcinek, także sprawdźcie pierwszy odcinek, sprawdźcie ten odcinek i dopiero piszcie mi swoje propozycje, ja wracam z trzecim odcinkiem tego cyklu za tydzień i tak postaram się robić to przez całe wakacje, aczkolwiek wiem, może to być trudna sztuka. Tak poza tym, chciałem zwrócić waszą uwagę na to, że zwiększyłem działalność na swoim kanale. Te materiały pojawiają się co 2-3 dni i sprawdźcie moje poprzednie materiały, m.in. unboxing Quebo, wywiad z Włodim, miesięcznicę za maj, pierwszą część tej listy, słowniczek muzyczny i tak dalej, bo pojawiają się nowe cykle. YouTube niestety ukrywa moje materiały, działa to bardzo, bardzo, bardzo kiepsko, więc musicie, że tak powiem, sami zacząć trochę patrzeć, co dzieje się u mnie na kanale. Sprawdźcie moje social media i widzimy się za tydzień.